Dzień dobry, dzisiaj ostateczne podsumowanie i opinia roweru Triban Gravel 120 po 500 km. Tutaj na tle ściętego drzewka, które pojedzie na zachód lub popłynie do Chin, stoi Triban Gravel 120, który zakupiłem jakiś miesiąc temu, coś takiego, czy dwa miesiące temu, już nie pamiętam. Ale ma 500 km już zrobione i mogę coś o nim opowiedzieć. Moja ogólna opinia jest bardzo dobra. Nic złego nie mogę powiedzieć o tym rowerze. Jak za cenę 3100 zł chyba nic lepszego nie dostaniemy na rynku. Nie wiem, nie orientuję się aktualnie w tych cenach innych producentów. No ale tak patrzałem, to powyżej 6 za taki dobry gravel trzeba dać. Co mi się podoba, a co mi się nie podoba? Ciężko jest jakieś wady tutaj powiedzieć na temat tego roweru. Hamulce, niektórzy mówią, że są hamulce słabe. Ja tam nie narzekam. Wiadomo, są to zwykłe hamulce mechaniczne, tarczowe na linkę. Ale nie narzekam na siłę hamowania. No ale jakby ktoś chciał, to może zmienić. Na pewno jakby tutaj były hydrauliki, to ten rower by był ze 3-400 droższy, jak nie więcej. Ja tutaj korbę zmieniłem jedynie, bo tamta na kwadrat takiej średniej jakości mi się wydawała, a tutaj miałem wolną, w kartonie leżała taka ze SREMA NX, łożyska zewnętrzne. Na pewno sztywność jest lepsza. No to jedynie to zmieniłem i rower jest cały oryginalny, nic tutaj się z nim nie dzieje. Niektórzy tam jeszcze narzekają na ten karbonowy widelec, że gdzieś tam im się ugina, czy coś tam złego się z nim dzieje. Tak, czuć tam gdzieś tam na światłach, jak się przytrzyma przedni hamulec, to lekko przód, tył, gdzieś tam coś tam gdzieś pracuje, czy jak się przytrzyma oponę, ale nie narzekam podczas jazdy, a jeżdżę po naprawdę, może nie ekstremalnie ciężkim terenie, ale po różnych kamieniach, wybojach i jest tutaj ok. Nic się nie łamie, na niego jest gwarancja, więc nie ma co się bać. Kierownica, mostek jak w każdym innym rowerze, hamulce tutaj, manetka, wszystko śmiga na raz. Nie trzeba się martwić o nic, każdy bieg wchodzi. To jest Microshift XLE, 10-rzędowa kaseta. Dobra, jedyne co mi się nie podoba, to mocowanie koszyka do bidonu, bo jest trochę za wysoko. Wkładając taki duży bidon, to jest akurat 800. Podczas jazdy ciężko go wyciągnąć, bo tutaj o tą rurkę zahacza. Więc muszę co jakiś czas przekładać sobie do przedniego koszyka, żeby podczas jazdy sobie wyciągać i pić. Więc to gdzieś troszeczkę niżej powinno być zamocowane. O przerzutkach tutaj nic złego nie powiem. Model Microshifta XLE na kasecie 10-rzędowej ze sprzęgłem. Naprawdę nic tutaj złego nie mogę powiedzieć, bo za każdym razem jak kliknę, to wchodzi i schodzi. Więc konkurencja tutaj już jest dogoniona. Te wiodące marki typu Shimano czy SREM, no tutaj już zostały dogonione pod względem jakości. Za cenę 3100 zł dostajemy też opony i obręcze przystosowane do tubeless, czyli możemy sobie mleczkiem zalać, tubeless ready, hard skin, jakieś opony, ja tam nie narzekam. Bieżniczek no jest taki drobny, na asfalt jest tutaj miejsce i troszeczkę tego bieżnika na jakiś tam taki teren, mniej więcej jak tutaj, takie ścieżki leśne. To starcza, ale chociaż powiem wam, że na podjazdach też to dawało rady, koło nie ujeżdżało. No nie wiem, no rower poprawny za tą cenę, chyba nic lepszego nie dostaniemy. Nic złego nie mogę powiedzieć o tym rowerze, naprawdę ja jestem zadowolony, nie? Nikt mi za to nie zapłacił, ja ten rower kupiłem, więc mówię jak jest, szczerze jakbym miał go kupić jeszcze raz, to kupiłbym jeszcze raz. Bo myślę, że w
porównaniu z tymi rowerami za 6-7 tysięcy, to ten wcale nie będzie gorszy. Jedynie czego może brakować, to sztywnych osiek tutaj, dwunastek jakieś, coś takiego. Chyba tam w gravelach montują albo dziesiątki, już nie pamiętam. Jeśli chodzi o moją opinię ogólnie na temat rowerów z Decathlona, nie ma się co bać, bo jeśli chodzi o cenę do jakości, to Decathlon zamiata konkurencję. Jeździłem już na 4 rowerach z Decathlona, to były moje prywatne rowery i żaden mnie nie zawiódł, na każdym się fajnie jeździło. Rowery też wypożyczam z Decathlonu, jeżdżę na nich i jeszcze na żadnym się nie zawiodłem. Także dzięki za oglądanie, zostaw tam łapkę w górę, zasubskrybuj. Za jakiś czas tam sobie jeszcze wypożyczę jakiś rower z Decathlona, zobaczymy, bo tam jakieś nowości były. Może jakiegoś XC czy elektryka. Pojedziemy gdzieś w Beskidy, bo już się ciepło robi, śniegu już nie ma. Więc widzimy się w następnym materiale. Pozdrawiam.